Czemu słychać tylko grę? Już nie słychać tylko gry, mnie też już słychać teraz i trąbki i wszystko słychać. Dzisiaj będzie trąbek dużo, ponieważ Emerald jest typowo trąbkową grą, nie? Słuchajcie, jak wiem, że bateria jest run dry, ale spoko, przeżyjemy. Cześć Secia, w ogóle siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie jeszcze raz. Mam nadzieję, że mnie będzie teraz słychać pomimo trąbek. Słuchajcie, chciałbym tylko powiedzieć, że możecie oczywiście utrudniać moją grę, wykonując te wszystkie akcje, które są na Sendo, czyli krzyknik PD, P2, PX oraz PC. Możecie dokładać wasze Digimony do utrudnień. Natomiast dzisiaj trąbek posłuchamy bardzo, bardzo dużo. Zdecydowanie bardzo, bardzo dużo. Więc nie mogę się doczekać, jak to będzie się działo teraz, jeżeli będziecie ustawiali mi tą trudność. Pamiętajcie tylko, że jeżeli pok mi padł i mam go wypuszczać, to jeżeli to będzie mój jedyny Pokémon, no to wiadomo, że go nie będę mógł wypuścić, nie? To jest wtedy ten problem, nie? I jeszcze jedna rzecz, to jest taka rzecz, że te utrudnienia, które są teraz tutaj w grze do zrobienia, to jeżeli wy je zrobicie lub nie zrobicie tych utrudnień dla mnie, czyli ustalimy 100% dla wszystkich tych utrudnień, to i tak one się będą resetowały przy następnym live'ie, że będziecie mogli uzbierać je nowo i przy następnym live'ie niektóre z nich będą też trochę inne. To nie jest tak, że za każdym razem będą te same utrudnienia. To chodzi o to, żeby były za każdym razem też trochę inne. Tak więc możecie wybierać utrudnienia w trakcie gry i zrobimy sobie zaraz głosowanie, jakiego startera powinienem wybrać. Chociaż nie wiem, czy chcę zrobić głosowanie, jakiego startera powinienem wybrać. Tak więc pięknie. Co on, Mr. Mime? Który Mr. Mime? Cześć, kom, co za Pokémon? Co za Emeraldy? No zwykłe Emeraldy. Dawaj New Game. Far, far ago. Dawaj New Game. Oczywiście, że daję New Game. To są najzwyklejsze Emeraldy. Ja wam pokażę, jakie to są Emeraldy. Czekajcie, żebyście mieli jasność. O. To są... Poznajecie Pokémon Emerald? To są takie Emeraldy, o. Z Game Boya Advance. Jakbyście nie poznawali. To są właśnie takie. I oczywiście możecie pisać na czacie, czat się tutaj pojawia. Welcome to the world of Pokémon. Ja masz Safira, uuu, Safir też jest fajny. W ogóle Rubin, Szafir, Emerald to są jedne z moich ulubionych gier. Muszę sobie poprawić ten... W ogóle miałem się obciąć i dupa. Dobra, będę dzisiaj tak na taką pałę. No mam oryginał, no przecież pokazywałem przed chwilą. Jeżeli chodzi o oryginały, zanim w ogóle zacznę grę, nie? To mam jeszcze oryginalnego krystala tutaj. Czekajcie. O! To jest mój oryginalny krystal. Mam też rzeczywiście krystala na 3DS-ie. W tej wersji, która była... wiecie, która wersja na 3DS-ie była. Gdzie można było kupić na Virtual Console. No i mam jeszcze oryginalne... Tutaj na Game Boyu oryginalne... Fire Redy, proszę bardzo. Na Game Boy Advance SP, które też są ogrywane. A więc tak, mam kilka gier. Jedna z fajniejszych, nie odbieram kłodwości Red Bull, a dla mnie w sercu zawsze trzecia gena. Dla mnie w sercu druga gena, ale trzecią też bardzo, bardzo mocno lubię. Dobrze. We humans live along Pokémon, zebra. Będę musiał zaraz ustalić tekst, żeby był szybszy i żeby nie było pokazywanych ataków, bo ja nie lubię, jak są pokazywane ataki, te animacje ataków. And you are. O kurde, kim ja jestem? Wulpi jestem. Droga sprawa, bo też prawie niedostępna, dokładnie. Czy gra jest za cicho lub za głośno? Dajcie znać. Żebym wiedział. Wulpi. Ja zawsze w starych grach nazywałem się zawsze z dużych liter. I niestety nie mieściło się Wulpister, bo byłby tylko Wulpist. Dla mnie gra jest spoko, okay, bo chciałbym, żeby też była słyszalna gra, pomimo tego, że ja jestem słyszalny. Jutro do Seba pojadę, zaczę tego 2DS-a. Ja bym chętnie zobaczył wasze zdjęcie wspólne. I pamiętajcie o tym, żeby napisać Wulpi kochamy cię, taką karteczkę. Widzę, że zakaz używania Pokécenter jak na razie wygrywa. Zobaczymy, czy będzie jako pierwszy ustalony na 100%. Pamiętajcie, że możecie wszystkie cztery jakby elementy użyć, nie? Pokémon's Adventure and Friendship Awaits. A wszystkie emotki, które zapiszecie, pojawią się tam, które używacie. Ja mam kawę zrobioną i słuchajcie, jaki mam kubek, no po prostu idealny kubek pod dzisiejszą grę, nie? Od was. Nie, ten kubek nie był od was, kubek z Wupiksem jest od was.
Najpierw, nie tu, options, bo ja bym chciał ustalić fast text i off. Stereo. Ramka zielona. Gdzie jest moja ulubiona zielona ramka? A nie, ona była w FireRedach. Piątka. Piątka. Niech będzie piątka. Dobra. Idziemy. A to randomizer? To nie jest randomizer. Nie, to nie jest randomizer. Klasyczna najlepsza. Ja lubię klasyczną, ale tamtą... ja lubię zmieniać ramki co jakiś czas. Mam wrażenie, że co live będzie inna ramka. Natomiast nie, nie jest to randomizer. Nie mogę znaleźć Roma z randomizerem. Nuzlocke? Nuzlocke, jak ustalicie tam cele. Ale wieje, czekajcie. Muszę przymknąć okno, bo się strasznie zaczęło wiać. Siemanko, cześć piękna moja Aneto. Znaczy Kolumba Aneto. Dobra. Upstairs, teraz ciśniemy dalej. O, tu są te śmieszne... Ugo. Randomizer robi się samo w 5 minut. To zrób, słuchajcie, ja nie umiem robić randomizera, poza tym nie chciałem randomizera. Zegar tu się ustawiało. Która jest godzina? 18. PM. 18:08. Mogę zagrać, tylko najpierw Emerald. Ja to mogę zagrać w randomizera. Jest correct time. Twórcze twoja, no właśnie się poprawiłem, nie? A wy chcecie życie ustać? Oczywiście o to chodzi, żeby ustać życie. To na jaką grę chcę? Na jakąś na Game Boy Advance. Bo na razie będziemy na Advance grać. Petalburg Gym! Najpierw to, że przymknąłem okno, bo chcę się wiać. I mi się od razu zrobiło za ciepło. Czekajcie, zdejmę sobie bluzę, bo mi jest za ciepło moment. Kurde. Bo tu się zerwały jakieś dziwne wiatry. I to nie moje. Jestem ciekaw, co pierwszy odblokujecie. Nawet jeszcze Pokemona nie wybrałem. Profesor Birch. Idziemy do profesora Bircha. I jakiego startera? Jak w Marle to Fire Red Leaf Grimci z Ramy do Mizery pasuje? Może być. I idziemy do profesora Bircha. Jakiego wybrać startera? Macie pomysł na startera? Tutaj jest pan profesor. A nie, bo to się szło tam do góry. Mudkip. Pierwszy padł w Mudkip. Dobra, idziemy. Naprawdę Mudkipa? Wszyscy chcą Mudkipa? Ja zawsze wybieram wodnego tego startera. Nie zrobię ankiety, bo mi się nie chce. Jak chcesz, Jacob, jesteś moderatorem, możesz zrobić ankietę. Tylko Torchik. Moderatorzy mogą robić ankietę, mi się nie chce teraz zrobić ankiety. Jacob na startera. I on go inside. It's dangerous. No to przecież... Jak tutaj było, że dostawało się Pokemona, czy że... się szło tam do trawy. A ty najpierw trzeba było gadać ten, z tymi. Co za spam utrudniają mi. O, tutaj najpierw się szło. Hit in lab. No dobra. A to tutaj się do tego laboratorium szło, czy gdzie? Bo ja już nie pamiętam, jak ktoś było w Emeraldzie. Wydawało mi się, że się szło tam do góry. No. Chyba będzie pierwszy prawdziwy Nuzlocke, czyli pok padł, to wypuszczamy. No ej, co jest? Oh. To jeszcze raz tutaj, bo ja już nie pamiętam. Gdzie to się szło? Tu? Co to jest? Oej! Who are you? Ah, you're Vulpi. I moi drodzy,
Pierwszy cel ustalony. Jak pod mi padnie, to go wypuszczam. Catch you later. Dobra, i teraz już mogę iść do tego profesora, czy nie? Ja już bym chciał iść do profesora. Scary Pokémon, idziemy w końcu. Help me! O nie, dobra. Jego ten zigzagon, jeszcze nie galariański w ogóle. Nuzlocke on. Taki nuzlocke, że wiesz. Ej, ja nie chciałem tego! Fuck! No dobra, już nie będzie. Cześć, Jankart. Szybko wybrałem. Dobra. Wiemy. Dziękuję bardzo, Jankarcie, za subskrypcję 10 miesięcy. Ważne, że Mudkip nie wygrał. Już miałeś ankietę odpalić. Kurde, no za późno. Prawie na Torchic. Najlepszy jest to, żebym wybrał Mudkipa. Natomiast zabrałeś, niech będzie Torchic. 17 expa. Thanks a lot. Spokoważę, że nie Trico. Ej, tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, to Trico najmniej lubię z tej generacji. A Mudkipa bym... Gdybym mógł wybrać, to bym wybrał Mudkipa. A czemu miałoby to być randomizer? Czemu wy sobie wkręciliście, że to będzie randomizer? Czy ja gdzieś pisałem, że to będzie randomizer? Nie, to są prawilne emeraldy. Legitne z kartridża. Co do innego pukam, wypuszczasz i reset celu. Nie, a czemu? Kurajteku, a czemu miałbym wypuszczać jednego Pukemę i reset celu, bo tego nie rozumiem teraz? Nickname! Oczywiście, że nickname będzie. Kurde, jak go teraz nazwać? Macie jakąś propozycję na nazwę? KFC. KFC. A może Longer go nazwijmy jeszcze? Longer. Zmieści się. KFC Longer. No i kurde jest. Diluc. Nie, Diluc i Kukuryku. Nie, KFC Longer będzie spoko. Great, you should be happy too. Dobra, to idziemy teraz zobaczyć się z tą drugą. Czy dostanę pokebole? Nie. Czasami profesorowie dawali pokebole, a ci nie chcą dawać. Nie fair. To się do niej idzie? Tu. Nie. To idziemy do trawy. Okej. Okay. Walić. Tylko ja bym poprosił o niewyrzucenie startera. To znaczy, no jeżeli to jest mój jedyny Pokémon, to nie ma opcji, nie? Żeby go nie wyrzucić. Walczmy. Diluc miał ptaka. Ale Diluc miał ptaka, który miał latać. Torchic nie umie latać. Your KFC longer is evolving. No będzie dobre. To klatkuje. To tak wyglądają stare gry Kolumn. To nic nie klatkuje. Tak wyglądają stare Pokémony. Ty się przyzwyczajaj. Co mi jeszcze uczeka? Najlepsze jest to, że chyba na konsoli jest 60 FPS-ów, tak mi się wydaje, a nie 30, natomiast emulatory dają 30. Stare Pokémony nie były czarno-białe, to najstarsze. Emerald, najlepsza edycja, grałem setki razy. Ja uwielbiam też Emerald, nie uważam, że to jest najlepsza edycja, ale jedna z moich najbardziej ulubionych. I też grałem setki razy. Fireda w Leaf Greena również. I w Rubin i Szafir również. Ten pierwszy, właśnie pierwszy. Czat na live ma opóźnienie? Czat na live nie ma opóźnienia. To ty masz na live opóźnienie, Secia, moja droga. KFC Longer ma nowy level, bardzo dobrze. Red Emerald ma ulubione. Trzeba nabić trochę tego, nabić trochę leveli. W Ruby grałeś wcześniej? Ja też, no bo Rubin i Szafir wyszły przed tym. Przed Emeraldem, nie? Emerald był wszedł później. Natomiast ja grałem chyba w Szafir.
bo Szafir był niebieski, to ja chyba w Szafira grałem. Ale tu mamy Emeralda, moi drodzy, tutaj to już będzie dopiero ściał. Prawdziwa klasyka. Czy to już jest walka z tym? Nie, to dopiero Pokémon Center. Jeszcze mi wolno iść do Pokémon Center. Jeszcze mi wolno. Jakiego będziemy łapali, w Wurmpla czy nie? W którym zaczynały się ruszać Poki? W Krystalu się zaczynały ruszać Poki. Krystal był pierwszą grą Pokémon, w której ruszały się Poki. Które wtedy pojawia się przed tobą. No wiesz, to jest normalna rzecz na live zawsze, nie, Secia? Nie jestem pewien, to jeszcze można dzisiaj zmienić jakość transmisji. Dawaj. Dawaj walkę. To Twitch odwala jak zwykle, no. Pierwsze ruchome Poki to było nieco zaskoczenie, dokładnie jak wyszedł Krystal. I by te pierwsze Poki, które mogły się ruszać i w ogóle one tak wyglądały fajnie, to mówię uuuu. Kurde, krytyk. Może zmienić się jakoś transmisji, to dobrze. Ej, bo ten Kuchiena mnie bije. Jak można zmienić jakość, to dobrze. Ciebłem na live u Sewa i nie można było u Sewa zmienić jakości. Jest Pokémon Center, szybko, póki jeszcze wolno. Welcome to the Pokémon Center, dawaj. Thank you for waiting. Nie chcę, nie chcę jeszcze raz, nie chcę. A co to za dziadyga? Okej. Nawet towarzystwa nie mam, nie masz towarzystwa. To niedobrze. Dziwne, bo jak ja gram w Emerald, to Pokémony miałem możliwość ruchu animacji w walce, a tu nic stoją jak sól. Ale ja w walce wyłączam animację, dlatego. Właśnie tutaj robię, żeby stały jak sól i wyłączam animację. Wow, co to przyszło? Kamesio, dziękuję ci bardzo za 13 miesiąc subskrypcji z rzędu. Kurczę, gdybyście się pospieszyli szybciej, mielibyśmy znowu Hype Train, tak jak mieliśmy przedwczoraj. Mieliśmy przedwczoraj Hype Train znowu, natomiast Kamesio, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za subskrypcję. Możesz utrudnić dzisiaj moją grę. Gdzie miałem iść? Dalej do góry, tak? Jedziemy do góry. Road 103, dobra. I teraz tu będą pierwsze walki w końcu, tak? Dawać mi walki. Ja nie mam jak dać, ale jak nie masz jak dać? Czy ja już zamówiłem Pokémon Snap? Nie jeszcze, ale właśnie będę zamawiać, tylko będę patrzeć, gdzie jest najtańsza oferta, żeby zamówić Snapa. Ale na pewno kupię Snapa. Na pewno, bo ja bym chciał na premierę ogrywać. Ja bym chciał zrobić live'a ze Snapa, nie? Jak da radę. A liczę na to, że da radę. Nie chodzi mi o ruszanie lewo-prawo Poksa, ale pierwsze animacje ruchu Pokémonów. Aha! A ja nie wiem, czy Emerald miał animację ruchu Pokémonów, tak całkiem szczerze. Właśnie muszę pojechać jeszcze do pracy, złożyć wypowiedzenie. A czemu musisz złożyć wypowiedzenie? Ja już Switcha nie mam. Okej, okay, ale czy ktoś z Sef pytał się o twojego Switcha? Nie pamiętam, Kolumb, tak właśnie myślę teraz o tych animacjach ruchu. Nie pamiętam, czy Emerald miał animację ruchu. Czy ktoś z was pamięta lub wie? Nie będziesz tam pracować? Czemu nie będziesz tam pracować już? Masz lepszą pracę, Secia? Jak tak, to gratulacje. Jak nie, no to... Chcesz gratulacje. My dad gave you a Pokemon as a gift. To brzmi strasznie ciężko, jeżeli mój dad daje mi Pokemona jako gift. W sensie, Jacob, że na początku, jak jest pokazana walka, to że Pokemony przed rozpoczęciem walki się ruszały, tak jak w Krystalu. Dobrze, walczymy z Mei. Go KFC Longer. I co, ja mogę tylko Scratcha zrobić? Ja mam tylko dwa levele więcej, to żebym nie zginął. W sumie trochę się porwałem, nie? O kurde. I jest oczywiście... To są oczywiście trąbki, nie? Podwójne. Dawaj, KFC. Jest! Critical! Niektórzy animacje rozumieją, to co... O, to jest mój ulubiony dźwięk.
A Spongy nie wyszło coś. Przyjmie się za te oryginalne dźwięki z gry Nostalgia, dokładnie uwielbiam. Oficjalnie zapytam o setup twoich jaj. Uwielbiam te dźwięki z gry. Dobra, udało się ubić na szczęście. Ile to ma cooldownu? Trąbki mają cooldown 6000 sekund. Zrobione celowo. Bo były nadużywane. Od ostatniego streama jest niedostępne. Wcale, że nie, trąbki były na samym początku live'a. Na samym początku live'a były trąbki. No, na razie oficjalnie zapytam o setup twoich jaj. A nie wiem, jaki kule ma wykrzyknik Wulpi, chyba minutę. Bro, bo na razie oficjalnie zapytam o setup twoich jaj. Wulpi, uwielbiam cię. Ja mam nadzieję, że wysłyszycie te dźwięki. Bo to jest miód na moje uszy, że wykorzystuję ci dźwięki. Dobra, jesteśmy wyleczeni, jeszcze mogę. Teraz musimy wracać, tak? Słychać, to dobrze. Słyszymy. Over here, let's hurry home. Dobra. Czemu ja nie walczę? Ja powinienem grindować te pokemony. Spamić je dla zabawy. O to chodzi, żeby spamić dla zabawy i żeby w ogóle bawić się. Więc ja tam nie mam nic przeciwko. Lałbym, jakby mi teraz jakiś shiny wyleciał. Naprawdę lałbym. Dobra. Mam plan na Team Poxów, natomiast na pewno będę chciał, żebyście w jakimś głosowaniu, być może na Discordzie, wybrali mi jednego z Pokemonów, który będzie wparty. Natomiast tak, mam plan na Team. Mhm. Chciałbym, żeby Team był w miarę zróżnicowany, tak jak zawsze grałem, ale jestem oczywiście otwarty na propozycje od was, nie? Dostałem Pokédex w końcu. Właśnie Whismura zawsze brałem do teamu i się zastanawiam, czy po prostu Whismura też nie dać. I u mnie był jeszcze Flygon w teamie, tylko nie pamiętam, czy w Emeraldzie jest Flygon. I mam na myśli Flygona, a nie Tropiusa, żeby była jasność. I Ralca też miałem w teamie, ale zastanawiam się, czy chcę Ralca. I zdecydowanie team będzie budowany z Pokemonów z trzeciej geny, nie? Bo ja na przykład zawsze robię tak, że jeżeli gram w Pokemony z danej generacji, to w pierwszej kolejności buduję team z Pokemonów tej generacji, którą gram, a nie z tych poprzednich, nie? Dobra, teraz możemy iść dalej. Odwiedźmy jeszcze matkę. A, tutaj. To Ralcy, jak się masz? Czemu Flygon nie ma Mega Evo? Nie wiem, to jest... Trudne pytanie. Ten 2D od tego 3D to niczym się już nawet ładniejszy. 2D jest bardzo ładny. Flygon jest na 90%. Właśnie... Tak myślę. No właśnie na pustyni Trapinch tak mi się wydaje, że był. Your father. Dobra, idziemy. Ojca, to jest jedyna gra Pokémon, w którym możemy spotkać się z ojcem i nawet ojciec jest ważny. Więc czekajcie, zrobimy zapis. Nie, item of the bug to nie. Tu, save. Zapiszmy. I ja pozwolę sobie... zrobić... save również na emulatorze, okej. Okay. Dobra, to teraz shit just got real, nie? Teraz będzie... prawda, jak się walczy. Scratch, dawać mi tutaj jakieś silne rzeczy. Wulpi, uwielbiam cię! Najfajniejsze jest to, że za tekst Wulpi, uwielbiam cię, Mirabelka dostaje 5 Digimonów też. Dobra. Miała coś do Poké Center. Mart, czy ja mam już jakieś pieniądze? Chyba jeszcze nie, nie? Czy mam już kasę? Mam! Ile mam pokeboli? 5. To na razie mi nie jest potrzebne. Potion? Kupmy jeden potion. A co mi tam? Dobra, pokebole też kupimy w razie co ze 3.
Zobaczymy, co się później przyda. Tak naprawdę najbardziej to by się przydał Paris Hell jeszcze. Nie Paris, tylko Antidotum. By się przydało, bo jak będę zatruty, jak mi jakiś Pokémon padnie, będę musiał go wypuścić. Creepy to jest Vulpi, czemu? Za taki ładny dźwięk tylko 5 digi. Każdy, który nagrał dźwięk, dostaje 5 digimony. Ghostidot! Ha. Wiesz, jak mi nagra więcej dźwięków kolumn, to mogę dać więcej tych digimonów za dźwięki. Whole bunch of Pokémon. Dobra, walczmy coś. Łapię raz po 2 godzinach uważania w trawie dla Zumia podczas ekwiwania czatu, który dopiero co wbił na Nuzlocke. No wtedy będzie hardcore, nie? Zauważcie też, że emotki pojawiają się tam. Wulpi, uwielbiam cię! Tam na dole się emotki pojawiają teraz, fajnie. Ej, czy ja mogę zapytać po hienę? Is it the time? Kurde, rzucamy. Rzucamy. Idealnie, nie? Już 4 level to jest, wiecie, tyle co nic. Po kim ona? Nie wiem. Do Pokédexu. Dawamy nickname. Jaki chcecie nickname po hienę? Kurde, ciężko coś myśleć. Dogę? Muszę być dogę. Dogę. Gdzie jest G? Tu jest G. Midnight. Azor. Dogę przecinek Azor damy. Podoba mi się. Ej, dobrze by było, żeby Pokémona miały na przykład dwuczłonowe wszystkie imienia. Patrzcie, idealnie pasuje. Razor. Tak blisko z Azora do Razora, nie? Dobra, Dogę Azor. Secia, jak zwykle wiecie, nie? Nawiązanie do Genshina. To jest moja pierwsza walka? O, zobacz. Challenge. Czas na challenge. Koń generalnie nie ucichł, tylko ogólnie wszystkie dźwięki ucichły. Ej, a on ma puchyjenę lepszą od mojej. Co to ma znaczyć? Dobra, ale mój KFC Longer jest 2 razy lepszy. Nawiązania do Genshina muszą być. Ja wiem, że wszędzie widzicie nawiązania do Genshina. Ja za to ubolewam, że na tym, na kanale Genshinowym w ogóle od chyba wczoraj nie było, czy nawet od przedwczoraj nie było żadnych nowych wpisów. Aha, nie dźwięk, tylko Arfenia. Masz na myśli Arfenia, a nie konia, tak? Arfenia się teraz przeprowadza, dlatego mniej teraz było na live'ach. Mój KFC Longer jest 2 razy dłuższy, tak jest. Arfenia Kolumbie się teraz przeprowadza, dlatego Arfenia zmienia teraz miejsce zamieszkania. I dlatego ma chwilową przerwę, ale na Discordzie jej bardzo dużo słychać. Widać, nie siedzisz na Discordzie u Arfenii. Gardevoir to ja jest Sakura. Sakura to nie jest... To nie jest te kwitnące wiśnie to jest teraz? Dokąd? Nie mogę powiedzieć, dokąd się przeprowadziła Arfenia. Nie wiem, nie pamiętam. Na Discordzie jest napisane. Wiem, że to jest gdzieś w Trójmieście chyba, nie wiem, czy to nie czasem Gdańsk. Arfania jest z tych północnych tamtych części, z tego co pamiętam. Nie dawajcie PC Block, zepsuje zabawę. Znaczy, jeżeli dacie zakaz używania Poké Center, to będę mógł się leczyć tylko w domu, ponieważ w domu nie jest Poké Center, tylko jest moje łóżko i będę mógł się leczyć tylko i wyłącznie pod jonami. Ale to zależy wszystko od was. Ja nie chciałem zmieniać na Dogę Azora, bo on ma 1 życia tylko. Sakura to postać z Honkaia. Kurna, przez ciebie, Pulpister, chyba sam zagram stare poksy. Bardzo się cieszę, że jestem takim influencerem, że przeze mnie chcecie grać w stare gry. Bardzo się cieszę. Ja osobiście od pewnego czasu już chciałem koniecznie zagrać w stare poksy i chciałem to zrobić na live'ie. I chciałem, żeby to była seria od początku do końca, wiecie? Więc cieszę się, że mogę razem z wami. Aha, Honkai Impact. Ej, a co to są te... Jak się nazywają te kwitnące wiśnie teraz? Hana coś tam. Hana, to by mi Jacob teraz powiedział. Jacob, jak się nazywają kwitnące wiśnie? Sakura, o, mówiłem, że na H. Kuraś, niestety mój komputer nie daje rady już z Pokémon X. W sensie musiałbym mieć jakąś przerobioną konsolę. Red, Blue, Yellow będzie też, tylko chciałem zacząć najpierw od Game Boy Advance, ponieważ bardzo chciałem zagrać w Emeralda, bardzo. Po prostu to jest moja chcica, że chciałem zagrać w Emeralda.
I myślę, że w czwartą genę zagram najprędzej, jak wyjdą te gry na Switcha, nie? Hanami to święto podziwiania kwiatów. A właśnie. Czyli też coś pamiętałem na H było. Czyli w Hanami podziwia się sakury, tak? Tak można by było to powiedzieć? Czy jak zwykle coś pomyliłem? Kurde, ja nie chciałem tak grindować. Ja, czyli okej, okay, dobra. Czyli coś tam, jakieś tam podstawową wiedzę oglądając Emila jednak zdobywam i obserwując, co robi na Instagramie. Muszę lekko uchylić okno, bo mi się ciepło zrobiło, czekajcie. Ale nie tak, żeby mi znowuż tutaj powrywało okna. Bo strasznie się pogoda zepsuła nagle. No i Krystal też musi być. Znaczy, wiecie co? Myślę, że będziemy robili głosowanie, jaka będzie następna gra. O, patrzcie, Ralc. I to jeszcze żeński. Ale to jeszcze nie jest czas na opanie Ralca. Albo dobra. Zapmy go, ale on jeszcze nie będzie w party. Ja sobie zapię silniejszego Ralca później. I jeszcze musimy... Tutaj jest Bidów? Jako HM Slave? Chyba nie pamiętam. Masz wersję Uranium na PC. Wersja Uranium jest już nielegalna, nie? A jaki był po... Zigzagun to był HM Slave tutaj? Trzeba będzie mieć. Teraz jakieś śmieszne, niepasujące imię do Ralca. Lisa. Nie, to musi być śmieszne, chore imię, niepasujące do niego. Chyba mam pomysł, ale nie wiem, czy się zmieści. Nie, back. White power. Zmieściło się. Boguś, nie ma eś. Poza tym to jest laska, to nie. Nie, nie pasuje white power do laski. Poza tym później, jak będzie ewolucja, jak to nazwać Ralca? Bogusia, dobra, będzie Bogusława. By ogy usyły. Bogusława może być, bo Bogusia to jest tak pedalsko trochę. Bogusława. Takie mocne, silne imię dla mocnej, niezależnej kobiety. Kunegunda. Bogusława. Z jakiej imiona? Bogusława. Okej. Okay. Brumcia, tak. Nie mamy Bogusławę. Ja muszę iść do Pokémon Center. O nie, jeszcze walka. Ej, tutaj są te bery. Pierwszy raz bery tu były pokazane, nie? Dawać mi jeszcze walkę. Czy ja przeżyję? Zobaczcie, jaki Maryj. Żony. O, Zigzagun! Od Brunhilde, a! A czemu ci się Brunhilda teraz wzięła? O, na hita padł. Ale mam koksa. Payload to jestem ptak. Już. Czy ja powinien mieć jakiegoś ptaka? Powinien mieć jakiegoś ptaka, który umie HM fly, nie? Bo Zigzagun się flya nie nauczy. W tych poksach jest Vulpix? Ej, nie pamiętam, czy w Emeraldzie jest Vulpix. Musiałbyś sprawdzić. Nie pamiętam. Nie pamiętam, czy jest tu Vulpix. Simbery. KFC. Macie w panierce. No, potrzebuję ptaka, no. Zasadźmy oranberry, bo on daje życie. I zasadźmy jeszcze raz oranberry, bo on daje życie. Jest Vulpix. Nie wiem, czy chcę Vulpixa, wiecie co? Rzadko kiedy biorę Vulpixa w grach Pokémon, dlatego że zawsze jak gram w Pokémony, to biorę Pokémony z aktualnej generacji. Vulpix nie jest z aktualnej trzeciej generacji, więc wydaje mi się, że Vulpixa nie będę brał do party. Poza tym mam już jednego ognistego poka, nie? I tak szczerze powiedziawszy, nie przekonuje mnie, żeby brać kolejnego teraz. Help me fulfill my career. Ona chce mieć taką samą karierę jak ja. Ona chce być mistrzynią Pokémon. Ja to lubię aleńskiego Vulpixa. Aleński Vulpix jest fajny, ale ja go traktuję nadal jako pierwszą genę. To jest nadal Vulpix, nie?
Natomiast przyznam się szczerze, że aleński Vulpix wygląda fajniej niż zwykły Vulpix. Przynajmniej moim zdaniem, ale lubię jednego i drugiego. Shroomish, nie zmieniamy Poxa. Shroomish, dawać. Jak wam się podoba w ogóle tutaj ramka na całym live'ie? Czy jest wszystko ok zrobione? Bo na bazie waszej poprzedniej informacji zmieniłem kolor z krwisto-czerwonego na taki zielony pasujący do Emeralda. I zastanawiam się tylko, czy jest ok. 64 pieniądze, dobra. A to co tutaj jest? Bierzemy Pokebola. Potion. Z tego masz wybór Tailow albo Wingull. O nie. Wingull. Nie wiem czy. Znaczy ja nie cierpię w ogóle Wingulli i Peliperów, natomiast on będzie wodnym też. I on mógłby być jednocześnie latający wodnym, więc chyba ten Wingull będzie dobrym pomysłem. Bo Tailow jest spoko, fajnie wygląda i Swallow później też, ale chyba jednak będzie mniej przydatne. Co ty na to, Jacob? Co o tym sądzisz? Idziemy się uleczyć, póki jeszcze mogę. I mam do was pytanie, co robimy z tym Ralcem? Czy będziemy szukać lepszego, czy będziemy trenować tego? Wygładzanie pikseli bym włączył w emulatorze. Nie, właściwie ja nie, wygładzanie pikseli strasznie niszczy, zaburza. Zawsze wolałem Tailowa, ale fakty wodne zawsze dobrze mieć. No właśnie, bo od razu byśmy mogli... C-Profile, dawaj. I am... Trainer... I am Emerald... Excuse. I am Emerald, goodbye. Fantastic. Thank you. Give me, I am Emerald, give me. Ja może karwanę dorwę. Nie wiem, czy chcę karwanę. Nie, ale to jest, kurde, wiecie, nie głupia sprawa, żeby mieć jednak tego... żeby mieć tego Pelipera, nie? Dobrze, potrenujmy w takim razie Bogusławę trochę. Co w ogóle Bogusława ma za rzeczy? Passes on status problems. Fajnie. Fajnie. Growl. Super. Super. To jest... To jest koszmar. To jest koszmar. Nie, jeszcze zapiemy innego Ralca, silniejszego. Nie chcę takiego słabego Ralca. Legendarny atak. Nie, zapiemy silniejszego Ralca. Z wodnych to tylko Milotic. Nie, z Milotikiem. Ja mam złe doświadczenia z Milotikiem. Ja mam złe doświadczenia z Milotikami, naprawdę. Poza tym nie chodzi o to, żeby były najsilniejsze poksy, chodzi o to, żeby były w ogóle jakieś... Jaki to był Jim? Norman. A to był ojciec? Ale to jeszcze nie mogę walczyć z ojcem tutaj, nie? No. No, dokładnie. That's great news. No, z ojcem później. Wally. O nie, to jest Wally. Wally będzie mieć Ralcy. Cześć Divinity. Go with Wally and make sure that he safely catches a Pokemon. O nie. To Zigzaguna, kurde. Mój ojciec... Czekajcie, mój ojciec dał mu Zigzaguna, a mi nie dał. To jest... Co to za ojciec? Kiedyś miał Shiny Ralca. Widziałem chyba kiedyś taki klip właśnie, jak ten wyskoczył z Shiny Ralcem. U ciebie? On mnie słabo kochał, chyba tak. Jak zapie Ralca, to daj mu przez łeb i zabierz. Nie no, on złapie Ralca. Nie mogę mu nic zrobić, po prostu to jest, wiecie... Jakby złapał Shiny Ralca, to myślę, że nawet sam bym sklipował sobie. Też byłeś tym pechowcem. Podobno miał bardzo duże szanse na złapanie Shiny Ralca. Ralc użył najlepszego ataku Growl. Nie, ja sobie wybiorę innego Ralca, bo ja nie chcę tego. Bo to będzie za duża akcja z tym levelowaniem tego Ralca.
Daj, łap tego Pokemona. Życie. Patrzcie, bez rączek. Bez rączek. Samo się gra, taki mam emulator. Wybrałem drugą postać i sama gra. No i złapał. Patrzcie, jakie szczęście. Zazdroszczę mu. Samouczek, hehe, no. Samouczek, gdzie już złapałem dwa Pokemony. Let's go back to the gym. Czemu ja nie mam takiego teleportu? Że po prostu let's go back to coś tam i od razu się teleportuje w inne miejsce. Bye. No i spoko. Here's my advice. There you should challenge the gym leader Roxanne. Okej, okay, collect badges, understood. One day będziemy się bić. Okej, okay. Pamiętam jak się grał po Fire Team, były wyewolowane Abry, to był... Wylewelowanie Abry to był dramat. Ej, na którym levelu się Ralts uczy? Ja mam w ogóle Pokédex w telefonie, ja sobie sprawdzę. Na którym levelu... Na którym levelu Ralts się uczył, bo może udałoby się jakoś tak, wiecie... Dajcie mi Emeralda. Dajcie mi Raltsa. Search. Ralts. Ataki. On się Confusion na szóstym uczył, no to co to robił Confusion? No dobra, to na szóstym, to nie jest tak źle. To jak on się na szóstym uczy Confusion, to możemy spróbować. Zobaczymy, czy przeżyje. Zawsze musi być jakieś wredne punkty levelowania. No z drugiej strony może warto by było mieć Ralts'a. Jakiegoś, wiecie, takiego na sam początku jakiegoś drugiego silnego poksa, nie? O, Wurmpel. No tak, dokładnie, tak się robiło, zanim wlazły te opcje, że było rozdzielanie expa dla wszystkich, nie? No Torczyk jest na 15 levelu, to on mocno nie oberwie, nie? Tak powiem, do tego czasu to jestem w stanie nadrobić zaległości. Super efektywny jeszcze, Wurmpel. Kurde, 11 expa. A ja chciałbym wiedzieć, ile Bogusław w ogóle potrzebuje expa. ...65 do levela, to 80 czy tak z 200 expa byśmy musieli zdobyć, albo to zdobędzie się. To jest takie, nie wiem, z 5 minut i powinno nam się udać? Tak mi się wydaje. Raczej nie spodziewam się, żeby było więcej. Tym bardziej, że o, proszę bardzo, on trzeci level. Dobra. Ale to warto tak zrobić mimo tego. Crazy Longer. No nie mogę z tego KFC Longer, autentycznie. Dobra, Ember. Padł. Znowu 11 expa. Dobra, ja potrzebuję poka na czwartym levelu. Dajcie mi jakiegoś na czwartym, a może tu na dole jest. No, Puchiena. To znowu na trzecim. Jest tak słabo, dajcie coś silniejszego. Już wiem, one będą tam po lewej silniejsze będą. Takiel. I ciekawe jak dalej, dokładnie. Ja pójdę bardziej w lewo. Dobra, nie tak, nie to chciałem. Chciałem zrobić najpierw z tym. Dobra. Idziemy na lewo i najpierw do Poké Center i walniemy sobie... Ten, walniemy sobie te poksy silniejsze troszeczkę. Nie mam butów do biegania. A jak dostawało się buty do biegania chyba później, nie? Czy już teraz? Jak się... Kurde, B. Jak się buty do biegania robiło? Czekajcie. Pamiętam, czy dostałem już buty do biegania? Mam! Uee, dobra. Zapomniałem, że to były buty do biegania. O nie, co ty chcesz, koleś? Excuse moi. Well, maybe not your Crotes. A to jest ten, co on będzie szukał później do tej wyspy. A to później będzie, do Battle City. To ten z bok, dokładnie.
Dobra, ROD 104. Wspomnienia wracają. I patrzcie, coś, czego nie zaimplementowali w Pokémonach. Sword and Shield, czyli zostawianie śladów na piasku oraz śladów na trawie. Tu potrzebuję potrenować. Uchiona. Lecie chociaż na czwartym. O, na piątym. To będzie teraz hardcore. KFC, idź. Idź, idź. Bo tego z boka nie było w Rubin i Szafir, nie? On był tylko właśnie w Emeraldzie. Z tego co pamiętam. O, padł na hita. Krytik. Super. A mi się wydaje, że właśnie tak było. 19 expa, o kurde. Moc, energia, amfetamina, 19 expa. O, jest pierwszy. Bailu. Ogon nisko. Sława. Go KFC Longer. Dobra. Ember. Dobrze, że nie mam animacji ataków, bo one strasznie wydłużają grę. Dobra, nie będziemy łapać Tailowa, potem się złapie Wingula, jak będziemy płynęli na statku. Zresztą ja nawet nie wiem, czy Winguli tutaj już nie będzie. Łapimy następne? Nie, jeszcze zaraz. Znaczy, będziemy łapać, oczywiście, że będziemy łapać, ale na razie chcemy potrenować Ralce, to jest teraz na razie główny cel. Żeby przetrenować tego Ralca do 6 levelu, on się wtedy powinien uczyć Confusion, tak? Czego on się wtedy uczy? Psychic. Confusion, przepraszam. Tak, Confusion się uczy. A Confusion to już będzie można robić jakiś damage, nie? Przynajmniej... Jak mi się wydaje, żeby mógł jakiś damage w końcu robić. Dobra, pokusowa, 5 level. Najważniejszy atak, żeby miał. Jak już będzie mieć atak ofensywny, to już będzie spokojnie. Zawsze, nie wiem czy u was też nie, ale zawsze dla mnie takie najbardziej męczące to było właśnie chyba to grindowanie tych Pokemonów. No to jest takie... To trzeba to zrobić, nie? Ale jest to takie... Że jest to takie... Trzeba zrobić. Exper strasznie to skrócił. Exper strasznie to skrócił, ale ja nie wiem czy dobrze zrobił. Nie mam pojęcia. Nie, nie miałem fight, tylko Pokémon. Spiskuję z Sevem. Co ty możesz spiskować z Sevem? Proszę cię. Proszę cię. Co wy możecie spiskować z Sevem? To jak rozumiem, Kolumb ciebie jutro na Forzie nie będzie? I Seva też? Jak wy jutro jedziecie się spotkać? Jak tak, to będę z samym Speedym jeździł. Exper w Nowych Genach ratuje dupę, ale strasznie bardzo mocno upraszcza. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem Exper. Nie, jakoś... Znaczy, wiecie co wam powiem? Exper, ok, co prawda w przyszłych, w późniejszych grach ułatwia, natomiast Sword and Shield już jest takie proste, że ten Exper jest w ogóle niepotrzebny. Exper jest bardziej przydatny w starych grach, które były dużo trudniejsze niż w tych nowych. No to wygląda, ale może moja żona da radę. Ja nie wiem, czy chcę grać z twoją żoną. Ja się twojej żony boję. Ostatnio mnie zjebała przecież. Ale bym się wynudził Nowymi Genami, gdyby go nie było. Mówisz, Jacob? Czy widzę, że macie trochę odmienne zdanie ode mnie, ale to też dobrze, bo warto jest mieć odmienne zdanie ode mnie. Na przykład zdanie odmienne w przypadku piątej generacji zdecydowanie warto mieć. Takie ekspienie pojedyncze było strasznie nudne. Znaczy ja wiem, teraz też to co robię jest mega nudne. Natomiast z drugiej strony ekspienie wszystkich boksów naraz bardzo jakby aż wręcz upraszcza za bardzo dla mnie rozrywkę. Nie jestem taka straszna, o. Widzicie? Ja wiem w jakim ona to powiedziała. Nie jestem taka straszna. Takim... Jakie zdanie piątego na mocno 2 na 10? Jacob, bo wielkie umysły myślą podobnie. Wulpi, uwielbiam cię. A za co, bo nie pamiętam. Ja pamiętam i to wystarczy, że ja pamiętam. Był jeden taki live, jak jeździłem pociągiem. I nie potrafię mi wyjść z głowy.
Piąta gena 2010, Zoroark 10 na 10. Ja wiem, czy Zoroark jest taki super? Nie wiem. Nie, trudno mi jest powiedzieć, że Zoroark jest taki... Gdzie Chica Weronika? Jaka Chica Weronika? Maril! O kurde. Piąta gena miała fajną fabułę, ale kijowe poki. A ja uważam, że fabuła w piątej genie była mega słaba. I Pokémony były też mega słabe i animacje zwłaszcza były mega słabe. Dużo ładniej graficznie wygląda. O nie, nie ten atak użyłem. Ty, mam nadzieję, że on nie zna wodnych ataków, ten Mariel, bo by mnie ubił. Defense Curl. Kurde, boję się, że mnie ten Mariel ubije, nie? To by była zwała, jakby mi teraz Water Gunem na przykład zabił. Defense Curl, dobra. Jeżeli tak, to Cave Sealonger idzie bye bye. Tak, dobra. Jest, ubity. Piątek na Maiden Plus zapałem tam swoje pierwsze shiny. Co ty gadasz? Ja moje pierwsze shiny zapałem w Krystalu i to był shiny Geodude. I to było lata temu. Jest Confusion nareszcie i będziemy testowali Confusion. Pierwsze shiny miałem jako startera na Game Boy. Gdzieś pociągami to akurat z takiego nie mówiłam. Właśnie akurat wtedy bardzo dużo mówiłaś, moja droga. Jak burp jeździł pociągiem, to mnie... Ja w ogóle nie powinienem w takim stanie jeździć pociągami, to prawda. Zobaczymy, jak ten Confusion się sprawdza. Czy Bogusława jest silna, czy nie? Zaskakująco dobrze. O kurde. To był krytyk. Co robimy? Fakt, siedziałem do końca. Ja nawet nie wiedziałem... Walczę, dobra. Nie wiedziałem, że taki live może być długi. Siedziałeś do końca z żoną, no. Ja w ogóle się dziwię, co wtedy z dzieciakami zrobiliście, że tak długo siedzieliście. Dobra, czas iść do Poké Center i zacząć troszeczkę walczyć. A, ja mam buty. Spały, a no tak. Tak, bo ja się wydzierałem, wy się nie wydzieraliście. Racja. Ale jaka wspólna odpowiedź, nie? To jest dobre. Dobra, idziemy walczyć dalej. To wy nie siedzicie razem, że takie echo. Wild Pokémon, dobra, okej. Okay. Walczmy z kimś. Czy będziesz chciał z nim walczyć? Not the trainer, but that's right, trainers. Stay out of the sight. No kurde, łatwo mówić. Chodź tu. Ale gratuluję, Burpi. Masz 17 widzów na pokaz sprzed kilku lat. Naprawdę mam 17 widzów. Jestem bardzo zaskoczony. Dziękuję wam wszystkim 17 widzom, że ze mną siedzicie i pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Fajnie. Fajnie. Podoba mi się. To się nazywa recyklik contentu. To znaczy, to się nazywa lubię stare gry Pokémon. Bardziej. Czy ja ubiję tego Zigzaguna? Chyba ubiję. Pamiętajcie, że jeżeli pok mi padł, to muszę go wypuścić. Taka jest zasada. Dotyczy ona również startera. Nie dotyczy ona, jeżeli jest tylko i wyłącznie jeden Pokémon u mnie w party. Seedota. Oczywiście, że zmieniamy, bo Seedot jest roślinny. W sensie... Chyba jest roślinny. Czy tam Bug. W każdym razie Ember będzie dla niego super. Ej, ale w ogóle wiesz, Angel, jak to jest, bo ludzie się bardzo nasycili już nowymi Pokémonami Swordem i Shieldem i teraz bardzo dobrze oglądają się właśnie stare poksy. Roślinne, no, ja nie pamiętam, czy roślinne, czy Bóg, ale chyba roślinne jest. W sumie dobrze by było zapisać grę, chociaż nie wiem po co, ale dobra, zapiszmy. Świetnie. I zrobimy jeszcze... Save na slocie, dobra. Okej, okay. Dobrze. Potem jego ewolucja z Grassdark. Tak, ja w ogóle... bo Seedot ewoluuje dwa razy, nie? I pamiętam, że w Pokémon Super Mystery Dungeonie jest jeden z tych Seedotów i on jest zły. Czy on ma Magikarpia? Tak, Super Magikarp. Kurde, 9 level! O kurde, czy ja przeżyję? Pikony są pierwsze podwójne walki. Tak, jest chyba Tate and Liza, nie? Jako pierwszy... Czy to przypamiętam? Tate and Liza?
które jako pierwsze zrobią z wami podwójne walki. Ale tak, w tej genie w ogóle było dużo rewolucji. Były podwójne walki, była pierwsza gra Pokémon w kolorze i były pierwszy raz pokazane berry, w których można było hodować przecież te. Hodować warzywka i oczywiście w tej generacji po raz pierwszy pojawiły się też te konkursy, nie? Pójdziemy zaraz do pana Britniego. Najpierw weźmy sobie berry. Ej, ty, a ja tamtych nie podlałem. No to można od razu je podlewać, nie? Tak, chcę zasadzić oran. A nie, dobra, jeszcze nie mogę ich podlewać. Zasadźmy picza. Picza, picza mysza. Dobra, jeszcze nie mogę podlewać, szkoda. Haha, się schowałem. Dobra, walczmy. May I ask you for battle day? A może ja nie chcę walczyć? Kurde, patrzcie jak wygląda. Lady Cindy. Kurde, Zigzagoon level 7. Ja nie jestem gotowy na level 7. Zobaczmy, czy przeżyje. No nie wiem, zmienić poksa. 7 na 19. Dobra, zmienię, bo jeszcze zaraz padnie ten ciężko trenowany Zigzagoon. Jeszcze krytyka mi walnie i co? Będzie po mnie. Głupio by było, nie? Bym tak z krytyka zginął. A to przynajmniej dostanie trochę expa. O, level 7, proszę. Gdzie on tam się później uczy? Czekajcie. Double team na 11. O mój Boże, no to raczej sobie współczuję. A już, dobra. Dobra, i tutaj jest co? Już idziemy do lasu. Co tu mamy jeszcze? Weźmy, zawalczmy jeszcze. 26 dopiero? O ja tej. Dobra, jak już walczymy, to chociaż zmieńmy. No to jeżeli będę mógł, to będę się z tych z TM-ów uczył, nie? Dobra. Na 20 ewolucja. No dobra. Bo ja już mogę z nim pływać, czy nie? Ja go muszę najpierw odnaleźć, tak? Tak, muszę go najpierw odnaleźć. To uleczmy się i wskoczmy, bo tam chyba mnie las teraz czeka, nie? To lećmy. Do leczenia. Chcecie sobie przypomnieć, że dobić do zakazu leczenia. I hop to still again. Dobra. Zastanawiam się, bo wiecie, zawsze w moich grach był jeden jakiś robak z ewolucją i zastanawiam się, czy brać jakiegoś Silcuna, czy tam Kaskuna. Czy jest sens cisnąć. Ej, Psychic jest dobry na robale? O kurde. No nie, to ja chcę innego. Bo nie pamiętam. Na odwrót, aha, czyli robale będą mnie biły, tak? Robale są dobre na psychic, kurde. Nigdy się nie nauczę typów psychicznych z walczącymi i z duchami. Zawsze mi się mylą. I trucizna mi się jeszcze myli strasznie. Dobra, to ja chyba będę musiał zmienić na KFC Longer. One teraz ataków robaczych nie mają raczej. Zobaczmy. Petalburg Woods. Tak, trąbki są z Rubin Szafir Emerald. Dokładnie, trąbki są z trzeciej generacji. Trąbki, trzecia generacja jest trąbkowa. Dokładnie tak, dobrze słyszysz, Kolumbia. Dobra, tu mamy Embera i... Scratch też by był dobry już.
Dobra, możemy. No czy nie, no Confusion w ogóle będzie miał jakiś efekt? To zróbmy jeszcze, zobaczmy testowo, jak sobie Bogusława da radę. Zobaczmy. Z Wurmplem na trzecim levelu. O kurcze. No dobra. Będzie bardzo ciekawa sprawa w sumie. 34 expa. Wurmple, dobra, nie zmieniamy. Ja nie mogę na trzecim levelu ubić Poxa, nie? To nie... ale to wszystko wina tego... Ale 34 expa, nie? A, nie zmieniamy, dobra. A może zrobisz krytyka? Nie. Dobra. Połowę życia mi zżarło. Dobra, padł. Book Catcher. Co to jest? Paralyz. L. Bieg po paraliżu. A i tam się na dole jeszcze szło, nie? Po coś. Tutaj był jeszcze skrót do itemu. O. If you are a thief, you trace to someone else's Pokemon. Okej. Okay. Jednego pokebola jestem. Nie warto było. Nie warto było się tu pakować, no ale dobra. Tu jest jakiś ukryty przedmiot. Potion. Nie będziemy jeszcze używać potiona na Ralca. Ale jeżeli dałbym radę, to bym złapał Wurmple dzikiego, dlatego że... Dobrze by było mieć wparty. Poison Sting! O kurde, dobrze mnie nie zatruł. Złapmy w razie co, może się przydać kiedyś. Taki Wurmple. Jest, jest Jon. Wurmple was out. Nawet pis do Pokédexu. Nickname. No. Są jakieś propozycje nickname'u dla Wurmpla? Czekaj, dobra. Czekaj, to nawet fajne imię. Czekaj. Nieby. Nie ma uzamknięte. Nie ma, chyba że są w symbolach. Others. Nie ma w symbolach uzamknięte nawet. No nic, nazwijmy go Czekaj, tak jak Kolum zaproponował. Okej. Okay. Mamy kolejnego Poxa. Halo. Chodź tu. Walnę ci z Embera. Nie mogę się doczekać, kiedy mój Ralts będzie przydatny. Do jakiś, nie wiem, psychiczny to jest do czego dobry? Przypomnijcie mi, do czego jest psychiczny dobry. Slakocik. Jego też można było złapać. Walczące i trujące. O, to muszę zapamiętać. Kurde, padnie czy nie padnie? Dobra, spróbujemy go złapać. Pokebolem. O nie. Laughing around. No nie! Uśpił mnie. Złap się. Już nie takie Pokemony łapałem, no. Dobrze, i Slakota trzeba nazwać Spongy, ponieważ Spongy wiecznie śpi. Jestem, że go chcę nazwać Spongy. To jest tribute to Spongy. Dziękuję, proszę bardzo. Ja zawsze chciałem mieć Slakota imieniu Spongy. Moje marzenia się spełniły. Mam Slakota imieniu Spongy, spoko. Tam jest znowu jakiś koleś. Dobra, ja muszę, musi mi się obudzić mój KFC Longer.
Jakiego poksa byś nazwał twoim nickiem? Szczerze, nazwałbym Galeida twoim pseudonimem, bo Galeid jest też tak samo wysoki jak ty. Pasowałby Galeid do ciebie, Jacob. No nie powiesz mi, że nie, a ty jakiego byś poksa nazwał swoim pseudonimem? Słuchaj, nie wiem, czy Psyduck jest w Emeraldzie, wiesz? Spongebob. Jakby był w Emeraldzie Psyduck, to spoko, ale jesteśmy w Emeraldzie i tutaj był Slakoth. Więc to jest idealny poks. Ej, a ja tam byłem? Na górze? Nie pamiętam. Dobra, ten będzie chciał walczyć. My Pokemon can shroomish. Love that Pokemon. O, Team Aqua! A to był Team Aqua czy Magma w tym? Team Aqua. O nie, walczymy z Team Aqua. Oba. Nie spoko. Na mnie spoko. Dawaj, z kim? Z puchy je. No o kurde, 9 level. Ty, no to będzie ciężko. Ja to Slowpoke. Nie, nie. Ja będę Slowpokiem. Obama. Dobra. Mamy go, mamy go. O kurde, sobie ekspa. Szybko poszedł ten grunt. You're tough. Slowpoke to Kondziu, ta. Gdzie jest Kondziu? Nie wiem, wołaj Kondzia. Bo dostałem Great Pola. Kiedy grasz w piątą genę Vulpinik, ty. I can't wasting time. Dobra, to nie wastinguj. Ej, ja mam wrażenie, że ja powinienem... Czy ja tu byłem z tej strony? Zajdę jeszcze raz zobaczyć, czekajcie. A, dobra, tu się schodziło. Czyli nie mogę to jeszcze być, dobra, zapomniałem. Okej, to idziemy. Idziemy z powrotem. To szybko tam przejdę, spokojnie. Jeszcze wyekspię trochę mojego KFC Longera. Tak w sumie jest na samym początku. Dobra, 19 razy jeszcze Embera mogę użyć, to spoko. Bo na razie nie mam żadnego przedmiotu, który pozwoli mi zregenerować powerpointy, nie? Więc to też trzeba uważać. Kurde, a potem będzie rower, będzie można się zmieniać między akro i machbike'iem. A ty co ty tak chodzisz? You should stay out of tall grass. A dziękuję, no shit, Sherlock. Thank you, Captain Obvious. O, w końcu coś lepszego. Kaskun. Czy Kaskun umie tackle? Bo jeśli nie umie tackle, to mógłbym na nich trenować mojego Ralca. Nie pamiętam, czy one umiały tylko Harden. Dobra, walczmy jeszcze z tym robalami. Tylko Harden. To gdybym miał pewność, że 100% będą wychodziły tylko takie Kaskuny, to bym sobie walczył. Ninkada. Dobra, walnijmy Embera na Ninkadę. No na dziko, właśnie na dziko. Ninkada znowu. Nie, no to nie zmieniamy na Bogusławę. Bo nie wiem, jak to się skończy. Będzie trzeba potrenować Bogusław jeszcze później też. Book Cutter Games. Okej. Czy tutaj jest przedmiot do wzięcia? Jest. Pokeball, super. Widać było, nie? Że są poukrywane przedmioty. No to jest widoczne. Ether, o! Ether poprawiał te powerpointy, nie? A ja nie mogę ciąć jeszcze tych drzew. Kurde. Powerpoints, dokładnie. Pokemon must be taken to Pokemon Center. Ej, ale Ether też chyba to robił, nie? A w ogóle tutaj jest pierwszy raz w torbie są pokazane, jak wyglądają przedmioty. Wcześniej nie było tak pokazane. No, restore respect. Pipi restores. Dobra, jesteśmy w kolejnej tej drodze. Weźmy Cherry Berry. Zbieram się ogarnąć, co mam do ogarnięcia. A co masz do ogarnięcia, Secia? Oranberry są najważniejsze. Najważniejsze są oranberry.
Teraz będzie pierwsza podwójna. To już teraz będzie. Kurde. Ja nie wiem, czy jestem gotowy na pierwszą podwójną walkę. Który jest lepszy? Poisoning Paralysis. Lepszy jest. Uwielbiam cię. Divinity. Pojechać tam z tym wypowiedzeniem. A. Pretty Peda. Nie mogę powiedzieć głośno. Tu jest jeszcze Pokeball. A, jeszcze się pokawałem pipkę. Spuchy jedną. Czwartym levelu. No dobra, niech będzie. A Sycia, czemu ty tak późno jedziesz jechać z tym wypowiedzeniem? Co po to 19? No to, dokładnie, to jest właśnie moje pytanie, nie? Tu, dobra, bierzemy potion. Czy są jeszcze jakieś poukrywane przedmioty? Chyba nie. To jest Pokeball, a tu jest więcej poukrywanych przedmiotów? Masz to za 22, a. O, jest jeszcze super potion, kurczę, patrzcie. I tu jest jeszcze jakiś? A, jeszcze się wpakowałem. Po to Biedronka, a no tak, no dobra. Myślałem, że na przykład biuro Biedronki jest tylko na przykład do 15 czynne, czy coś ten deseń. I nie będziesz mógł później takich rzeczy załatwiać. Ale dobra, okej. Okay. No nie tak. Dobra, żyję. W tym ostatnim miejscu nic nie było. Dobra, wejdźmy do tego Petal Shopu. Hello. Vulpi, that's a nice name. Dawaj, Berry. Nie idę do biura, tylko do sklepu, w którym pracowałem. Myślałem, że każdy sklep ma jakieś biuro jeszcze swoje własne. Kiedyś pracowałem w sklepie. Bo mi liczy czas rzucania wypowiedzenia na stół w sklepie, a nie w kadrach. A. Weilmer Pale. O, i właśnie ja to chciałem dostać, bo to jest do podlewania. Co oni sobie to rozpatrują? Aha! To trochę dziwna sprawa, że tylko w sobotę wypowiedzenia rozpatrują. Chyba, że rozpatrują też w inny dzień. W poniedziałek to podpiszą. A, okej. Okay. Znaczy, z tego co pamiętam, to zgodnie z prawem liczy się czas dostarczenia, nie? Watered. Land Seem Delighted. Patrzcie, jak pięknie podlewam. Kurczę, pięknie podlewam. Dawaj. Wycenie przy. No dobrze, to leć, Cecia, to w takim razie powodzenia w trakcie oddawania wypowiedzenia. Haha, żarciki. Two on two battles. O nie, no rzeczywiście. Czy ja mogę użyć Potriona w takim razie? Bo jak ja wyskoczę... O, Oranberry użyjmy. Bo tu nie potrzebuję aż Potriona. Teraz powinien się liczyć w przypadku miesiąca, zawsze od pierwszego miesiąca, w przypadku dwutygodniowego... Nie, Divinity. Powinien się liczyć od momentu złożenia wypowiedzenia na stół i przyjęcia go przez pracodawcę, z tego co ja pamiętam. Ale będę pobierał iPada. Właśnie, bo to też zależy właśnie stopień porozumienia. Znaczy, wiecie co? Mam dziś prawo pracy. Nie chcę tego sprawdzać, bo ja na szczęście jeszcze nie potrzebowałem czegoś takiego robić. Natomiast są tam pewne jakieś wymagania, nie? Czy on używa Full Restore'a? Właśnie nie kolumn, nie jest tak, że z początkiem miesiąca się liczy. Wypowiedzenie możesz złożyć skutkiem natychmiastowym, nawet za porozumieniem stron. I tylko to musisz się dogadać z pracodawcą, nie? Więc firmy nie zawsze robią na złość, nie? I liczą na przykład już od tego dnia, więc to jest różnie. Wiesz, no jak nie robisz na złość, no to też ci pracodawca na złość nie robi, chyba że jest pracodawca do dupy. Lotat. Lotat jest bardziej wodnym, czy bardziej roślinnym poksem? Bo to jest teraz dobre pytanie. Czy lepiej ze Scratcha, czy lepiej z Embera? Ale Lotat chyba był wodny, nie?
Grass Water, no ale bardziej grass czy bardziej water? Zaraz sobie wyszukam w Pokédexie Lotad. Water grass. Ja bym chciał zobaczyć. Słabe przeciwko. Normalne obrażenie od fire. No, normalne od fire'a ma. Ani sobie, ani. Czyli zrobiłem mu normalnego scratcha. Święte słowa. Dokładnie. Święte słowa. Dobra, to scratchem go ubijemy w takim razie. Jacob, ty jesteś strasznie dobry w te typy. Shroomish. O, to nie zmieniamy. Tobie może dokopać Lotad. Wiem. Ale na Shroomisha to mój Ember będzie dobry. O, Sef wrócił. I'm back, I'm home. I'm z Pokémon home. Ty jesteś Sef, tylko Sif. Już nie ściemniaj tej. Las Hailey. Po maturach szukam nowej pracy. Jak to po maturach? To ty jeszcze nie jesteś po maturach? Nie mogę tu wejść? Nie. Kiedyś można było tutaj, był jakiś ukryty płotek. Właśnie pamiętam nowszych poksów, ale do czwartej geny wszystko w moim palcu. A widzisz, a ja właśnie, ja mam najbardziej problemy z typami, a bardziej niż jakby z tym, jaki to jest pok. Kurde. Mój Boże, ty będziesz mieć w tym roku maturę, tak jak Drop. Drop też będzie mieć maturę w tym roku, z tego co pamiętam. Tu jest pierwsza podwójna walka, moi drodzy. Zrobimy sobie screena pierwszej podwójnej walki. Ja się trochę boję tej podwójnej walki, bo możemy stracić tutaj Gardevoir. Znaczy... Ralca jeszcze. Jeszcze nie Gardevoir, tylko Ralca. Ale zobaczmy, co się będzie działo. I to z małymi dziewczynkami, a nie Gina i Mia. Tate and Liza jest później. Dwa razy nie zdałaś się, miałaś rok przerwy. A czemu nie zdałaś matury? Dwa razy. Ember, Tidota i Confusion w Lotada. U mnie to już bliżej śmieci niż do matury. Ja właśnie chciałbym powiedzieć wam jedną rzecz. Emerald to jest gra, która powstała 16 lat temu. 16, co oznacza, że ta gra to jest połowa mojego życia jakby temu. Więc to jest dopiero myczek. Tate and Liza to gym liderzy. A, może być, że to gym liderzy. No tak, bo są w kartach Pokémon, to raczej to są gym liderzy. Ale Tate and Liza w której były genie? Bo teraz już nie pamiętam. Scratch używaj, no. I Confusion. Tej, a no to dobra. Czyli pamiętam, tylko pomyliłem zamiast zwykłych trainerów. Przyznałem im trochę wyższą rangę liderów. Znaczy, zamiast liderów przyznałem im niższą rangę zwykłych trenerów. O, tak miało być. I proszę. Tomasz 34? Nie. Jeżeli gra ma 16 lat i to jest połowa mojego życia, to 16 razy 2 to... Nie 34. Nie. Posrane poksy mają. Kto ma posrane poksy? Tate and Liza? Mniej niż 30. Bójcie strzelać. Najgorsze jest to, że tak, że sobie wyobrażam stare gry jako coś takiego z góry, jakiś Warcraft 1. A teraz jak powiesz stare gry, to wszyscy kojarzą z Wiedźmin 2 FIFA. Wiecie co, dla mnie stara gra to jest właśnie, to są pierwsze Pokémony, które mają już 20 ponad lat, nie? Burpi ma okoń lat. Tate and Liza. A ja nie pamiętam, jakie Tate and Liza ma poksy, szczerze. Więcej niż 16, mniej niż 34. Oczywiście, że jestem młody. A w ogóle, czy ktoś powiedział, że jestem stary? Nie. Ja jestem młody. Ja jestem młodym boomerem. Czy on da znowu maki karpie? Ja chcę zmienić, ja chcę na Bogusławę. Trzeba oszczędzać KFC Longera. Stary dziad. Widzę, że nawet w wspólnym waszym związku są dwie jakby różne opcje, co to znaczy być młodym. Ej, Boom Boom Boomer to były takie gumy do rzucia, nie? Boom Boom Boomer. I był taki koleś, który się tak strasznie rozciągał. Młody tylko czasem w plecach, jak strzeli, to wstać nie można. Widziałem właśnie wczoraj fajnego mema, że jest koleś, który czyta choroby po 30 i tam był reumatyzm, tam bóle stawów, bóle pleców i tak dalej, i był na to podpis
Dobrze, kurde, że nie potrafię tego przeczytać, gdzie są moje okulary, nie? Śmieszne jest, że tylko boomerzy pamiętają gumę boomer, no. Solrock, Xatu, Lunatum, Claydol i wszystkich ataki są posrane. O kurczę, ale oni są jakoś później chyba, nie? Guma boomer, ale jeszcze była guma turbo i guma turbo była dużo, dużo lepsza. Ja nie jestem 88 rocznik, jestem 87. Jakby co? Pragnę skorygować. Proszę mnie tak nie odmładzać. Ja wiem, że ja wyglądam pięknie i młodo, jeszcze ogolony dzisiaj jestem, natomiast proszę mnie tak nie odmładzać. Piąta walka. A, to jeszcze trochę. Patrzcie, i oni tutaj dali ładnie ten refleksy na wodzie, nie? Ale w nowych Pokémonach już nie potrafili. 8-9. To Kolum, to już w ogóle ty to jesteś młoda rura. Endeliza to 7 gym. Łe! Pamiętacie bananowe dumle? Pamiętam chrupki flipsy, które były całe czekoladowe. I one, chrupki flipsy, były super. Ale dumle bym zżarł. Ale dumle są jeszcze do kupienia w niektórych miejscach. RTX on! I Chio chipsy też są do kupienia. Wbrew pozorom, Chio chipsy są do dostania w niektórych sklepach. Tak samo dumle są do dostania w niektórych sklepach. Wulpi w tym roku nie miał urodzin jeszcze. Tak, nie miałem jeszcze urodzin w tym roku, to prawda. Ja jestem z późnego listopada. Lodowe ciacho z Biedronki. Lodowe ciacho z Biedronki mi nigdy nie smakowało. Poza tym ono nie było tylko w Biedronce. To było ogólnie takie, było takie lodowe ciacho, które było takie same moim zdaniem. Dumne zwykłe tak, ale bananowych nie ma. No bananowych już nie, to przyznam się szczerze, że tak. Bananowych już nie ma. Nie będę podawać tych kwiatów, bo mi się nie chce. Były takie kanapki właśnie lodowe też, ale one nie wiem jakie były firmy. Czy ja mogę tu przejść? Chyba mogę. Same dziadki, ja tu rocznik 96. Wcale, że nie. Przyszedłby Lulu, to by was zaskoczył. Lulu jest 2001 albo 2. W ogóle dla mnie ktoś, który jest rocznik 2000 plus, to dla mnie to jest, nie wiem, 8-10-latek, nie? Natomiast ludzie urodzeni po 2000 roku są już pełnoletni. I ja mam takie... Wow. Idę szybko do Poké Center, póki jeszcze mnie nie zablokowaliście. Szybko. Dawać mi Poké Center. Tu jest Smart. Tu jest PC. Dobra. Nowe Pokémony też będą z późnego listopada. Przypadek nie sądzę. Pokémony są zawsze w listopadzie. Właśnie wydaje mi się, że to Siusiu Majtka już ma 11 lat, albo 18 plus dokładnie, nie? Udało mi się wejść do Poké Center i zapiszmy grę jeszcze teraz. Oranżada w miejscu, Tazosy w chipsach, piankowe modele samolotów, nostalgia. Prawda, prawda. I te Tazosy to w ogóle była super sprawa. Na studiach siedziałem z ziomkiem, na piwie jakoś mieliśmy się tego życia, 2000 idzie do gimnazjum, a że gimbo za 2000, oni teraz studia kończą. No i są pełnoletni i mogą kupować alkohol i mogą głosować. I to jest przerażające, najbardziej z tego wszystkiego, że właśnie głosować mogą. Widzę, że jednak zniszczycie mi Pokémon Center. No dobrze, będę tylko potiony kupował. Rustboro. Grob, bo zaraz się oficjalnie zapytam o setup twoich jaj. Dobra, co my tutaj mamy? Tu gdzieś był... o, Kuters, to on się to mnie uczył tego? Kat, czy nie? Grob, bo zaraz się oficjalnie zapytam o setup twoich jaj. No. Odstałem. Kut. Uwielbiam Speediego, ja też. Ja też uwielbiam Speediego. Czy ja mogę nauczyć kata jakiegoś mojego Pokemona? Gdzie jest kat? Tu. Use. O kurde. Nauczmy go kata. Przyda się panu Longerowi. I zamiast Growla, po co mi Growl? Kat się bardziej przyda. Tak! Nałóżmy go kata i nałóżmy Spongiego kata jeszcze. Potrzebuje ataków teraz Jacob. Slakotowi też. Spongi też będzie umiał, spokojnie. Na razie trzeba, wiesz, na razie trzeba się ratować czymkolwiek. Potem się oduczę.
Hem się nie pozbędziesz. Pozbędziesz się hemów, jest od tego koleś specjalny. Spokojnie, ten kat tutaj tak jest silny atak. KFC nauczy się potem slash. Jak się nauczy potem slash, to będzie znał dwa ataki. Ja nie mogę, nie panikujcie, spokojnie. Cześć Szechem, Emerald, dokładnie. Emerald będzie teraz co sobotę. Pokémon Trainer School, o nie. Nie będziemy się uczyli. A tu gdzieś było muzeum chyba, z tego co pamiętam. Czy to jeszcze nie tu? Moja żona do mnie, dlaczego mu to robisz i ciągle mi bierze, chce poprzeszkadzać w grze. Ale o to chodzi właśnie. Chodzi o to, że zawsze ludzie streamerowi chcą poprzeszkadzać w grze. Czy to jest chora dziewczynka, która zaraz umrze na raka, czy nie? Bo nie pamiętam tutaj tego. Ever babysat doesn't love enough. Funny word. Dobra, dajemy jej funny word. Miało być Fire Red Leaf Green. Nie miało być Fire Red Leaf Green. Znaczy, były propozycje. Jakiemu dajemy? Ależ oczywiście. To jest funny world. Bolska to jest też funny world. Zrobię sobie screena. Tell him the world. Words. Okej. Okay. Well, let's give it a try. Screen. Nie śmieję się. Ja bym się śmiał. Dojrzała widownia. Dojrzała widownia, która nie śmieje się z wyrazu beniz. Ja bym się śmiał z wyrazu beniz. Ja nie wiem, czemu ludzie się nie śmieją. Co my tutaj mamy jeszcze? Spróbuj blob blob. Nie. Glob glob. I może myszojeleń powinniśmy wpisać. Co wy na to? Tu będziemy z Jimem walczyć. A jaki tu będzie typ? Rock Loving Honor Student. Chyba się nie ma żadnego Pokemona na rok. Pokazać ci swojego Beniza, śmiejesz się z niego, czy ty jesteś poważny? Pod uwagę, jak zapisz na swojego Kurajteku. Helpunku. Helpunku brzmi jak połączenie help z sepuku. Seedot for Ralts. Nie. Ej, pozbywamy się Ralca? Może się nie śmieje, bo myśli, że chodzi o benzin. Może trzeba było dać bolzga przez b. Płahaha, bolzga. Nie, no nie wymieniamy się, nie? Tak. Nie oddawaj Ralca. Robimy ankietę? Czy oddajemy Ralca, czy nie? Nie, no nie oddajemy. Przecież ciężko go trenowaliśmy. Nie możemy oddawać tak łatwo takich ciężko wytrenowanych Pokemonów. A to co tutaj jest? Devon Corporation. Devon Corporation. Tu było coś złego w Devon Corporation. W jaki sposób można ci przeszkadzać w grze? Drakenu, jak chcesz mi przeszkadzać w grze, to tam na dole są opisy rzeczy, za które można utrudnić mi grę. Czyli na przykład usunąć losowego Pokemona z party, nie wolno ewoluować poksów, zakaz używania Poke Center i to, co już jest uruchomione, czyli jeżeli Pokemon mi padnie, to muszę go wypuścić. Ewoluuj kurczaka, będzie double kick i spokój. Nie no, wiadomo, nie? Tylko do ewolucji też kawał drogi. Bo na którym ewoluuje kurczak KFC? Nie pamiętam, na którym ewoluuje KFC. Bo chyba nie na 16, nie? Bo było za szybko. 16? Ej, to idziemy ten. A powiedz, jak ty mówisz, kurwa? Ja chcę to usłyszeć. Tak samo jak spierdalaj, więc spierdalaj. Idziemy ewoluować. Tutaj jeszcze raz. A ja już mam kuta. Patrzcie, to. Aha, ja... O nie, to trzeba, naprawdę trzeba robić Pokémon. I kut, o nie. Aha, nie mam odznaki, dobra. Okej. Okay. Devon nie był zły, zły teamka technologii, oni odpowiadają za produkcję Pokeboli. Za produkcję Pokeboli odpowiada Silpko. Wiem właśnie, czy mam, muszę wygrać, wiem. Zobaczmy, jak dużo muszę namęczyć się, żeby zdobyć ten 16 level. Wiem, odznaka. Nie grałem długo, dokładnie. Zaczcie w ogóle, ale wiesz co? Iron to jest też bardzo dobrze pokazane, jak dużo się w poksach zmieniło w stosunku do tego, co było wcześniej. Przecież w najnowszych Pokemonach nawet nie trzeba mieć już kata, nie? Bo w najnowszych Pokemonach w ogóle nie ma żadnych HM Slave'ów. I odznaki dają zupełnie coś innego niż w tych Pokemonach. Rzeczywiście dawno, to prawda, dawno nie grałem w stare poksy.
Devon w Hoenn robi bole, a mi się wydaje, że wszystkie bole robi Silpko i tylko wysyła do Devon. I Devon udaje, że robi pokebole, natomiast sprzedaje produkt kogoś innego, tak jak na przykład niektóre firmy kupują z Chińczyków, a potem udają, że one coś wyprodukowały, jak na przykład Apple ze swoim iPhone'em, który kupuje od Chińczyków. A potem jest, że wyprodukowaliśmy iPhone'a, a tak naprawdę chińskie rączki wyprodukowały za miskę ryżu. Jezus, chyba nie wolno mówić za miskę ryżu, tak? To już też niegrzecznie. Za miskę ryżu nie wolno mówić. Pan premier, zresztą pan premier mówił, że za miskę ryżu Polacy mogą pracować. No to chyba można mówić za miskę ryżu. Czemu kaszy? W Polsce za dwie mówisz, za jedną za mało? W sumie. Fakt. Dobra, walniemy tego KFC Longera. Nie po nie ryżu. Czyli rozumiem, Kolumb, że jutro nie będziesz grał z nami i Sef też nie będzie grał z nami w Forze. Natomiast czy Jayko będzie jutro na Forzie? Bo jutro są plany porannej Forzy. Uprawa ryżu jest nieekologiczna. Masa rzeczy w Polsce tak jest, poszukaj sobie zestawu kości do gry, wszystko na AliExpress za połowę ceny jest. Ale to jest prawda, znaczy ja nie mówię, że to jest źle, natomiast wiadomo, kiedy ja kupuję coś z AliExpress, spoko. Natomiast kiedy jakaś firma kupuje produkt z AliExpress, a potem chwali się, że oni to wyprodukowali, no to już jest dla mnie producent kimś innym, nie? Sef może się wyrobi, ale Sef pewnie będzie chciał. Grałem ostatnio anime, jak mój brat zwiedzał z prezesem Devon, bo zepsuł DevNav, ale wiesz, no... Anime nie jest kanoniczne. Od tego zacznijmy. Anime nie jest kanoniczne, a zwłaszcza manga Pokémon nie jest kanoniczna. Strasznie jest niekanoniczna w stosunku do gier. Na 14 masz być u niego, a czemu tak wcześnie? To może ty byś do niego wbiły na live akurat, byśmy was słyszeli na mikrofonie. Nie słyszelibyśmy dzieciaków, Speedy by się ucieszył. Ja wiem, że Kolumb do ciebie przyjeżdża, ale Kolumb do ciebie nie przyjeżdża rano o 10. Więc hello. Więc tu ja nie widzę jakiegoś większego problemu, nie? Ember. Teraz będziemy mieli level. A mi jeszcze wolno ewoluować Pokémony, bo jeszcze mi nie zakazaliście tego. Możecie mi zakazać, oczywiście. Natomiast... Pek! Nauczmy się Peka. Oczywiście, że tak. I Pek zamiast Kuta? Nie, nie mogę. To zamiast Focus Energy. Jest taka firma, co ostatnio pisała w reklamowaniu się, że mają super kości i gry w cyfrowej i wchodzisz same kości na Ali od kilku tygodni. A, okej. Okay. Ale czasami jest też tak, że Chińczycy kradną technologię, więc kek czy pek. It's time for evolution. Mojego męża jest, a właściwie było łatwiej ubrać jak nakarmić, odkąd na taekwondo chodzi, to ogranicza. Słyszałem, że chudnie, chociaż mówi cały czas, że jest gruby. Autokorekta na iPhone'ie ciągle mi przeszkadza. Krzem, ty masz iPhone'a? KFC Longer evolved into Kombusken. Dieta mniej żryj. Ej, trzeba by było zrobić jakiś nowy skrót, co znaczy MZ. Moja żona. Longerer. Dobra, oczywiście, że deletniemy mu Scratcha, bo Scratch jest totalnie niepotrzebnym ruchem. Już mamy double kicka. MM? Mediamarkt. Przecież od razu wiadomo, co znaczy MM. Dieta 69. To jest dieta NZT. Nie żryj tyle. Ja mam dietę WPC. Wpierdalam, co chcę. Nie, WCC. 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 Mniej marudź. Mniej marudź. MM. Nie chcę do Pokemartu. Nie pogardzę Kurito. Dojrzała publiczność. Oczywiście. A dzisiaj dzieciaki też oglądają? Czy nie oglądają dzisiaj dzieciaki? Mam nadzieję, że nie. Oczywiście, że chcę jeszcze uleczyć swoje Pokemony. A czemu nie oglądają dzieciaki? Co wy z nimi zrobiliście? Nie wierzę, że śpią. Teraz przecież dopiero 19.30. Widziałeś u Klawitera ten tekst, że technologie jak płacenie zbliżeniowe, wypożyczenie roweru są niskie, a to technologie z EU. Nie oglądam klawiatura, ponieważ go nie lubię i ograniczam oglądanie klawiatura. Nie trawię kolesia, więc nie oglądam go. Mam prawo kogoś nie lubić i mam prawo kogoś nie oglądać. Ja już tutaj widzę hejty, że Wulpin ogląda klawiatura, unsub, unfollow. Nie lubię tego kolesia, nie trawię go. Nie potrafię strawić tej mordy i tego, jak on bardzo tak infantylnie pokazuje to wszystko.
MM czy nie marudzi. Minecraft rządzi. Pewnie rodzic wyłączył i przegrał z kawem. Naprawdę wolą Minecrafta niż Pokémony u Wulpiego? To smutnie. Wulpi nie ogląda klawiatura. Szanuję też średnio, ale jest śmieszny. Ja nie uważam, że jest śmieszny. Śmieszny to jest na przykład CTSG. Albo Listwa jest śmieszny. Idziemy walczyć. Albo nie, zrobimy przerwę. Zrobimy przerwę i po przerwie będę walczyć. Co wy na to? Przeżyjecie?